Witam Was, drodzy widzowie. Nazywam się Tomasz Bebel. Jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Zajmuję się sprzedażą oraz serwisem ekspresowy kawy marki Jura. Dzisiaj odpowiem na kilka Waszych pytań, które zadajecie na moim kanale YouTube. Także dajcie mi kilka rzutów wykonać. Teraz postaram się na nie odpowiedzieć. Pytanie numer 1. Czy da się usunąć produkt w Jurze S8, a nie tylko zamienić? Czyli mamy dane kawy, pokopiowaliśmy sobie je, zapełniliśmy wszystkie pola i w to miejsce nie chcielibyśmy wkleić innych jakby specjałów, tylko chcielibyśmy usunąć to, żeby te pola były puste, to moim zdaniem tak się nie da. Da się co najwyżej powrócić do fabrycznych ustawień i wtedy faktycznie te pola będą puste. To samo się tyczy modelu Z6, Z10, o ile się nie mylę, więc można sobie wkopiować, tam wkleić dany produkt, można sobie go zamienić, ale żeby tak, żeby go nie było, czy usunąć, to się po prostu nie da. Na jaki kolor, w jakich ekspresach jest podświetlenie filiżanek? Na dzień dzisiejszy, na rok 2024, Jura stosuje podświetlenia bursztynowo-białe. Kiedyś w modelach na kawę czarną bywały takie modele, że świeciły tylko na bursztynowo, a teraz albo Jura daje takie diody, które są bursztynowo-białe, tak lub tak, one świecą, albo wcale. W modelu NA4 nie ma wcale takich podświetleń, w modelu NA8 jest podświetlenie białe i bursztynowe, tyle że tutaj jest taki myk, że niektóre maszyny, na przykład z supermarketów, w sensie z sieciówek, potrafią takiego podświetlenia nie mieć. Więc kupujecie na przykład taką NA8 i się okazuje, że ona nie ma swojego podświetlenia. Jak kupicie na przykład od dystrybutora autoryzowanego Jury, takiego w dystrybucji selektywnej, sprzedaży selektywnej, no to tam taki ekspres ma takie podświetlenie filiżanek. Trzeba zwrócić uwagę. Model E4 nie ma podświetlenia w ogóle. Model C8 nie ma podświetlenia w ogóle filiżanek. Model E6 najnowszy, ten który jest teraz, czyli EC, nie ma podświetlenia w ogóle. Model E8 ma podświetlenie filiżanek na bursztynowe, jak się robią kawy czarne, a jak wykonajcie kawę mleczną, no to na biało wtedy świeci wylewka. Model wyżej, czyli S8 tak samo, też ma w wylewce środkowej bursztynowo-białe podświetlenie. Ale tu łazisz. Larwa jakoś tutaj, w sensie jakiś ten robaczek sobie tutaj wlazł na kamerę. Model, słuchajcie, później jest J8, tak samo. Tam jest tak zrobione, że też w wylewce głównej jest podświetlenie bursztynowe lub białe. A w tej prawej wylewce, gdzie są kawy mleczne, to nie ma w ogóle podświetlenia. Kiedyś w modelach Z10, na przykład Z9, w wylewce, która była tylko do kaw czarnych, tam była osobna dioda i ona świeciła na biało. A tak robiliście kawę sobie czarną na środkowej wylewce modelu Z9, to tam było podświetlenie bursztynowe. Teraz Jura z tego zrezygnowała, robi dwukolorową diodę, tylko na środku. Jest ona podwójna, w dwóch wylewkach jakby, nie? Jak robicie kawę czarną, to się świeci na kawkę kawa czarna, a jak robicie kawę białą, to się wyświetla podświetlenie białe, tylko że wyświetla się na wylewce środkowej, a nie na wylewce bocznej, tam, w której faktycznie kawa leci. No ale tak jest. Model Z10 tak samo, posiada podświetlenie filiżanek. Model seria Giga również posiada podświetlenie filiżanek. I to tyle. I to 8 Twin tak samo. Nie? Czyli takie modele jak te wymienione, te takie tańsze, od najtańszych, czyli NA4, C8, E4, one nie posiadają, czy E6 nie posiadają podświetlenia. Podświetlenie tak naprawdę zaczyna się od modelu E8 wzwyż. Przy czym tak jak mówię, są NA8, które się kupuje na przykład. Gdzieś to sobie kupujecie, najczęściej w sieciówkach i one nie mają podświetlenia filiżanek. Ma być tanio, nie? No.
A u takich dystrybutorów normalnych mają. Smart Draw a Smart Wi-Fi, czym się różnią? W jakich maszynach można je zastosować? Smart Draw na Bluetootha, to jest po prostu na Bluetootha, jest transmitter niebieski i tyle, nie? Czyli Express ma określony zasięg, modele najnowsze JUR, nie? Czyli na przykład, nie wiem, tam E6EC, czy E8EB, czy E8EC, S8EB, Z10, to są ekspresy ogólnie J8 na Wi-Fi. Jeżeli ekspres jest na Wi-Fi, czy tam NA4 najnowsza, to te ekspresy również możecie do nich zamontować, zainstalować Bluetootha. Ale jeżeli macie na przykład ekspres troszeczkę starszy, który jest tylko na Bluetootha, czyli na Smart Draw, nie na Smart Wi-Fi, to nie można zamontować do niego Smart Wi-Fi, bo jest na Bluetootha i koniec. A odwrotnie, jak jest na Wi-Fi, nie ma problemu. Działa i na Bluetooth, i na Wi-Fi. Ok. Kupiłem u pana wężyk, a to jeszcze, może wcześniej. Czy jura NA4 i NA8 są mniej trwałe niż jury z dużymi modułami zapażania? Moim zdaniem tak. Są mniej trwałe, bo są malutkie, są mniejsze i siłą rzeczy wykonają mniejka w swoim życiu niż... Znaczy, może inaczej, no kaf mogą tyle samo wykonać, tylko będą częściej w serwisie niż takie jury duże. Z dużymi motułami zaparzania, nie? Tak, one są delikatniejsze, wymagają większej pieczołowitości, takie NA4, NA8. W zamian za to dają wam małe wymiary, prawda? Malutkie, cichutkie, zgrabne, no to jest coś za coś. Nie? Zawsze kupując ekspres mały, również inne jakieś tam marki, zobaczcie, jak jest jakiś wąski ekspresik malutki, no to teraz pomyślcie sobie, jak producent ma tam włożyć dobre klamoty do niego. W sensie takie mega trwałe, które 100 lat wytrzymają. To jest po prostu niemożliwe. No, także tak to. Kupiłem u pana wężyk za 11 zł. I nie działa. A stary, brudny działa. Jura S95. Co jest do chuja wafla. Pan jeszcze dopisał. No, co jest? No to jest, że pan ma model S95. Stare ekspresy Jur nie miały złączek, konektorków takich po bokach, a jak miały, to miały z jednej strony, może tak. A z drugiej strony było nacięcie. Najnowsze jury mają wężyki jakby cięte na równo i na końcach są złączki. Te złączki mają nacięcia, po to, żeby właśnie nie przesadzało się do dna wężyk. I temu panu, dlatego później zadzwoniłem, wyjaśniłem temat, jemu się przesiewał wężyk do dna. Więc albo trzeba sobie naciąć takie, wyciąć taką jakby takie nacięcie, albo kupić złączkę krzyżoczystą. Ono kosztuje 16 zł u mnie na sklep primocafe.pl. Pokazuję wam teraz, jak wygląda wężyk oryginalny, który kosztuje 19 zł. On ma nacięcie, albo zamiennik, który nacięcia nie ma. Wygląda tak. Spójrzcie. Wężyk za 11 zł. Wężyk za 19 zł. No, tak wygląda. A oryginał wygląda tak. Na pierwszy rzut oka są bardzo podobne, prawda? Ale oryginalny jest bardziej gładki tutaj. Może posłuchacie. O. A zamienny jest taki bardziej szorstki. To po pierwsze, ten jest bardziej śliski. Ten jest bardziej miękki od zamiennika. Niewiele, ale jest. I oryginał ma tu nacięcie, gdzie fabrycznie, o, takie o. Jak kupujecie sobie taki wężyk zamienny, to on jest tu płaski, to się wam przyssie do dna i wtedy nie pociąga mleka. Dlatego zawsze musicie zamontować albo taką złączkę, o, tu się ją wciska. Tak, o, i wtedy jest ok. O, wtedy widzicie, ona się nie przyssie, bo ma takie nacięcie. Albo sobie trzeba wyciąć taką dziurkę tutaj, o, takie nacięcie, że jak przyszli się do zbiornika, wiecie, do kartonu z mlekiem, to nie będzie problemu. I tak właśnie było do tego pana w biurze S95. Włożył wężyk do kartonu, no i to się przyssało i nie działało. Wyjaśniona sprawa, ale tak wam tylko pokazuję, o co tu chodzi z tymi wężykami. Że albo nacinacie tutaj wężyk tak, albo kupujecie taką złączkę. Ona kosztuje u mnie 16 zł na primocafe.pl, nie? O. Wtedy wszystko śmiga.
No właśnie, nie? Czyli widzicie, jak kupicie ten zamiennik, to ma jest cięty i teraz trzeba sobie dokupić do niego złączkę, aby ją naciąć, a ten oryginalny wężyk jurowski ma już w standardzie takie nacięcie. No. I tak to. Dalej. Jaka kawa do food trucka? Ludzie nie wracają do mnie. Kawę kupuję w supermarkecie. Jaka kawa? Raczej mieszanki stosujcie w takich food truckach, według mnie. Raczej nie 100% arabiki, dlatego że jeżeli robicie kawy różne, a robicie i mleczne, i czarne, i dla różnych osób, prawda? No to wiadomo, że każdy ma inne kubki smakowe, każdy z nas jest inny, wiecie. Ja im więcej kawy sprzedaję, ogólnie różnej, tym widzę, jak różni są ludzie, jak wy różni jesteście, macie różne gusta, jednemu smakuje to, drugiemu tamto, więc trudno jest na przykład kupić taką kawę, która będzie na 1000% wszystkim smakowała, ale można kupić kawę taką, która powiedzmy będzie w miarę taka uniwersalna, czyli najlepiej są to blendy, czyli kilka rodzajów danej kawy i trochę arabiki i trochę robusty. Może być więcej arabiki, jeżeli chcecie, tam nie wiem, 60%, 70%, może być to 50-50, robusty i arabiki, nie? Wtedy tak, robusta jest goryczkowata, arabika jest kwaskowa, ogólnie tak można przyjąć. Arabika ma mniej kofeiny, robusta ma jej więcej, robusta ma więcej kremy, arabika ma jej mniej. Jak zrobicie sobie taką mieszankę, to wtedy najwięcej jakby ilości osób będzie Wam ona smakowała. Jeśli taki klient do Was wróci. Bo nie sztuka jest sprzedać kilogram kawy, sztuka jest sprzedać taką kawę, którą ktoś będzie do Was wracał. Problem polega na tym, że żeby daną kawę polubić, trzeba ją popić trochę więcej. Często kupujecie sobie tak, nie wiem, trochę tej kawy, coś tam popróbujecie i niedobre, nie będę pić. To jest błąd. Kawę się powinno pić taką samą przez tydzień czasu i wtedy stwierdzić, czy jest dobra, czy jest zła. Już to mówiłem na którymś filmiku. Ale taka jest prawda. Kaczucha się tłucze. Albo perkos. Perkos dwuczuby. Perkos dwuczuby ma taki tutaj na dole dziubek. Kiedyś był filmik taki, pamiętam. Ratowanie perkoza, czy jakoś tak. Mój na Primo Cafe. Perkos połknął z haczykiem małą rybkę i wyciągnąłem go za tą żyłkę. Udało się tam tą żyłkę nam przeciąć i puściliśmy go wolno. Możecie zobaczyć, ratowanie perkoza. Jak sobie wpiszecie. Piękny ptak. Mają fajne takie, mają płetwy pławne tutaj. Błony, przepraszam, pławne, że mają takie coś tutaj, żeby jak zgrabnie tu łapką, to żeby szybko płynął. A dwuczuby dlatego, że mają taki jakby czubek tu na dole. No ja mam długi podbródek, nie? One mają taki fajny jakby czubek, dlatego się mówi perkos dwuczuby. I tam jest chyba perkos dwuczuby, mi się wydaje. Tam daleko widzicie? Tam. Szczerze mówiąc, to ja tu nic nie powinienem mówić, bo tu wystarczy, że zobaczysz. Ja sobie Wam to tak pokażę tu. Czyli tu jest pięknie. Coś wspaniałego. Tylko zostawię taki widok, żebyście widzieli trochę mnie, trochę jeziorko. Więc stosujcie kawy mieszanki. Może być na przykład dla Was Zakryma Aroma na przykład. Primo Cafe Diamante, to jest też mieszanka. Fajna kawa. Bardzo dużo jej sprzedaje, te diamanty. Ale to nie przekreślajcie danych kaw, jak sobie jakąś tą kawę kupicie, że jest, do bani od razu zła, nie? To nie możecie tak robić. Kupicie sobie trochę tej kawki, dłużej, częściej, no tak nie przez tydzień, nie? I wtedy stwierdzicie, czy jest zła, czy dobra. Tak na podstawie takiej jednej kawy, czy dwóch, czy nawet trzech, to jest za szybko. Kupiłem Jurę na Ale Drogo od handlarza, miał dobre opinie. Jura S8. Po wykonaniu pierwszej kawy Jura S8 od razu zaparował od środka wyświetlacz i przez cały dzień był zaparowany. Rano dopiero znikła para. Chciałem go zwrócić, ale się pan nie zgodził. Jeżeli S8 od środka Wam paruje po wykonaniu kawy, to ona była rozkręcana i niefachowo złożona. Pytanie teraz, dlaczego ktoś to rozbierał? S8 tak naprawdę po iluś tam latach pracy może leciutko zajść tak naprawdę jakimś tam kurzem od środka. Wtedy podczas przeglądu technicznego, na przykład u mnie,
No, jakiś nagram film, kto się robi, jak się czyści taki wyświetlacz. Ten wyświetlacz występuje jako element jakby wyświetlacz już, nie? Czyli jest tą rameczką, tak dalej. Jakby coś się z nim stało, to się go wymienia całego. Ale jak on się wam na przykład zakurzy, to wtedy te brzegi takie są takie przydymione. Ale to przydymione po już tam latach, a nie, że robicie jedną kawę i macie od środka para. To znaczy ktoś go wyciągał i go źle złożył, albo nie założył uszczelki, to jest taka wokół uszczelka gumowa. Ktoś po prostu spieprzył, krótko mówiąc. I pytanie, dlaczego to robił. Nie? U mnie, jak jest Jura S8 na serwisie, ja też o to zawsze zwracam na to uwagę, czyli cyny wyświetlacz. To widać, jak jest wyłączony, wtedy to widać, czy jest taka mgiełka. Czy ma jakieś tam lekkie zapylenie od kurzu i tak dalej. Wtedy w tej cenie jakby przeglądu technicznego jest demontaż tego wyświetlacza, jego się rozbiera, to nie można tak po prostu wziąć i przesyć szmatą kurde od podłogi. To trzeba bardzo uważać, bo tam jest siateczka dotykowa, jego się rozbiera, rozkręca i dochodzicie do tej szybki, która jest na zewnątrz, prawda? I to szybko trzeba delikatnymi, fajnymi, specjalnymi płynami to się robi. Do czyszczenia optyki, do czyszczenia na przykład, najlepiej optyki. Dosyć drogie są płyny, ale mają sporo alkoholu, sobie nie marzą, szybko to odparowuje, ale nie na tyle szybko, żebyście nie mogli do sucha wytrzeć. Oczywiście szmatką, tą chusteczką taką Jury, które polecam. Ja to robię też, czasami, jeżeli jest taka potrzeba, składam z powrotem, elegancko i to takie się bardzo ładnie wygląda. Bo po iluś latach może tak się zdać. Najczęściej takie pamiętam, bo już chciałem powiedzieć innej marce. Tutaj ja bym się do tego pana jednak zwrócił, do Allegro napisał, czy gdzie tam, że co chodzi, to jest ekspres po prostu wadliwy, bo jeżeli jest tam para od środka, to na szlak trafi wyświetlacz. Nie może, on musi być szczelny, nie? Kupię Jurę, jak będzie miała wyciągany moduł zaparzania. No to nie kupi pan, bo Jura na chwilę obecną nie planuje wprowadzać modułów wyciąganych. Tak dla mnie mogą być wyciągane, nie ma to jakichś tam, problemu. Nie ma to dla mnie jakby różnicy, czy są wyciągane, czy nie. Dla was ma różnicę, bo byście się lepiej czuli, żeby się go sobie zdemontować. Dla mnie jako serwisanta, ja wiem, nie ma to znaczenia. Ja się cieszę, że one są niewyciągane i dobra jest. Te moduły. No, nie muszą być wyciągane, tak naprawdę. Nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z instytucją obsługi. Także na chwilę obecną Jura nie planuje sprzedawać ekspresów z wydemontowanymi z pozycji użytkownika modułami zaparzania. Robi tak od kilkudziesięciu lat, a wiecie jaka jest Jura. I do czegokolwiek przekonać, to średnio to. Sobie robią swoim tokiem. Nie przejmują się konkurencją, robią sobie po prostu swoje i już. Zabrakło światła podczas odkamieniania. Co mam dalej zrobić? Czyli zabrakło panu światła, światło powróciło, albo ktoś wyłączył w trakcie nagle ekspres i co wtedy? Ekspres to wie, procesor to zapisuje taką informację, kiedy to światło jest, albo kiedy włączycie ekspres. Wtedy z automatu ekspres poprosi was o nalanie wody do zbiornika. Czyli ten odkamieniacz, w ogóle krótko mówiąc, procedura odkamieniania jest przerwana. Wlewacie sobie wodę do pełna, oczywiście trzeba wypłukać ten zbiornik, nalać wody do pełna i uruchamiacie procedurę, kończycie ją, tam jest ikonka dalej. Klikacie sobie dalej, procedura odkamieniania się kończy, przepłukuje się ekspres, komunikat odkamieniania nie gaśnie, bo żeście to źle zrobili, bo inaczej nie zostało to dokończone jakby w sensie od początku do końca. Ale ekspres jest, to chodzi o to, żebyście nie wypili kawy z zakamienionej, czyli z kwasem, prawda? Krótko mówiąc, to jest kwas, który sobie rozpuszcza kamień kotłowy, nie? Więc on dokonuje, jeżeli braknie prądu, on wam każe nalać już samej wody, przepłucze się i już. I tyle, nie? I teraz albo sobie go używacie normalnie, albo od nowa go odkamieniacie. Słaba kawa, dlaczego? Słaba kawa najczęściej, nie najczęściej, różnie. To chodzi o temperaturę kawy na przykład, albo o zapchany kanał dolotowy. Ponieważ młynek jak podaje sobie kawę, to ona wpada do modułu zaparzania. No ale wiecie, ta kawa jest kółko podawana i zapycha się kanał dolotowy, jest coraz węższy, coraz mniejszy. Tam jest taki lejeczek, który się kleja kawą z czasem.
i tej kawy wpada po prostu coraz mniej. Łopatki nie podają jej w takiej ilości z tego młynka, jakiej powinny. I kawa jest po prostu za słaba dla Was. Wtedy podczas przeglądu technicznego trzeba taki młynek wyczyścić, kanał dolotowy wyczyścić. To się robi zawsze podczas przeglądu technicznego, zawsze. Jeżeli trzeba, to się też wymienia żarna. No bo jeżeli żarna się, słuchajcie, zużyły i one grubo mielą, no to kawa będzie słaba. No to normalne, tak jak kluski w samochodzie, nie? Nic nie jest wieczne. Albo się wymienia cały młynek, albo się wymienia same żarna. W zależności od marek, ekspresów, modeli i tak dalej. Jura się wyłącza. Dlaczego? Jura się wyłącza z wielu przyczyn. O to dba procesor przede wszystkim. Procesor, który ma dbać o to, żeby dostało cały czas napięcie, pełnowartościowe napięcie. Jeżeli macie jakieś wahania w sieci, nie, poniżej tam normy jakiejś, której Jura tam ma, plus minus, no to procesor automatycznie wyłączy Wam ten ekspres. Wyłączy Wam go po to, żeby go zabezpieczyć. Żeby się nie uszkodził. Wtedy on się wyłączy. Czasem oczywiście może być też uszkodzona elektronika w ekspresie z jakichś powodów. Albo jest na przykład coś uszkodzone. Tylko jeżeli jest coś uszkodzone, w sensie na przykład nie wiem, jakiś czujnik czy moduł zaparzania, to zanim on się wyłączy, to wyświetli Wam komunikat, tam nie wiem, error tam ileś tam, nie wiem, 5, 6, coś tam, 2 czy jakiś tam, nie wiem, wyświetli i dopiero się wyłączy. Wtedy wiadomo, że jest jakaś usterka konkretna. Ale jeśli wyłącza sam z siebie, no to już jest temat taki, że albo jest coś nie tak z napięciem w gniazdku, nie taki przedłużacz, musi być uziemienie w gniazdku. Ja zachęcam, żeby było uziemienie ze względu na bezpieczeństwa. Nie? No to wszystko musi się kupy trzymać, te gniazdka, nie? To wtedy wszystko jest w porządku. Jak mu coś nie tak, to za automat od razu go wyłączy. To nie te czasy kiedyś, że wiecie, że tam się zwarcie zwierało, a to dalej działało. Nie? To pomrygało i dalej działa ekspres. No to tak nie jest. To teraz to są te procesory w tych ekspresach, one są bardzo zaawansowane, te maszyny teraz, nie tak jak kiedyś. Nawet włączniki nie są takie mechaniczne typowo, to są takie elektroniczne, gdzie jest się robiony self-test tak zwany zawsze przy włączeniu maszyny i przy wyłączeniu. Jak wyłączacie ekspres, zobaczcie, on się teraz nie wyłącza. On dopiero, a jeszcze tam się tu już nie świeci, a dopiero pyka tam po chwili ten przekaźniczek, jak będzie wszystko dobrze. Dopiero go wyłączy, albo go włączy. Także tak to. Napięcie jest bardzo ważne w jurach. Twierdzi Pan, że jury są najlepsze. Oglądałem Pana stary filmik. Teraz jest inaczej, bo dużo firm zmodernizowało swoje produkty. Oczywiście, że tak. Moja wiedza też się zakończyła na pewnym etapie, słuchajcie. Już wiecie, czas płynie i producenci innych marek starają się pewnie w jakiś sposób unowocześniać te swoje maszyny, gonić marki premium, prawda, żeby były coraz lepsze. I wiele osób po prostu kupuje ekspresy innych marek, bo miało takie. Ostatnio dzwonił do mnie taki pan, niedawno teraz. Mówi: Panie Tomku, chciałem kupić kurczę S8-kę. Bardzo mi się podoba, smakuje mi z niego kawa, bo piłem. No ale mieliśmy Siemensa, prawda? Jako chyba 6700. No i żona po prostu chce tego Siemensa, znowu sobie kupić nowego, prawda? Ja panu powiedziałem, żeby pan co, proszę kupić Siemensa. Dlatego, że pan wie, że ta Jura będzie miała lepszą kawę, smak kawy, według pana, bo tak pan powiedział. Ja się z tym zgadzam, tak uważam, nie? Ale z drugiej strony, czy tą różnicę pana małżonka jakoś tam rozpozna, jak ona pije tylko kawy mleczne? Pewnie nie. Dlatego też dla świętego spokoju powiedziałem panu, żeby kupił po prostu małżonce Siemensa. Bo już go znacie, bo nie będzie problemu, jak coś pójdzie nie tak. A jak nie daj Bóg się ta Jura zepsuje. Albo na przykład będzie obsługa inna niż Siemensa, jakaś taka, która wam nie podpasuje. Małżonce mówię. Mówię o małżonce. I co, będzie pan spał na kanapie? Warto? Moim zdaniem nie. Jura się kupuje wtedy, kiedy wiecie, czego chcecie. Chcecie kupić ekspres klasy premium, chcecie kupić ekspres marki, która produkuje tylko ekspresy, a nie mydło i powidło. Chcecie kupić ekspres bezawaryjny, absolutnie. Chcecie się uczyć Jury, chcecie poznawać nowe smaki kawy, prawda? Chcecie wejść na inny poziom jak do tej pory. No, wtedy tak.
wtedy warto kupić S8 czy tam Jurę, po prostu Jurę jako taką. No. Kupujemy ekspres do kawy. Na co zwrócić uwagę? Kupując ekspres do kawy, przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, jakie właściwie mamy od niego oczekiwania. Czy pijemy tylko kawy czarne, czy pijemy kawy również mleczne? Jeżeli mleczne, to czy wysokie szklanki, czy wystarczą nam szklanki niskie? Nie? Czy na przykład cappuccino. Jeżeli z kolei mamy w kuchni z którejś strony ścianę, to trzeba się zastanowić, czy ten ekspres będzie nam pasował. Czyli pierwszy temat, kawy czarne. Jeżeli pijemy tylko kawy czarne, wtedy nam system mleczny niepotrzebny. Po co płacić za system mleczny, który posiada ekspres? Ten jest drogi, generuje koszty, a tak naprawdę nie jest nam potrzebny, nie? Więc po co go kupować? Wtedy kupujemy sobie ekspres tylko do kaw czarnych. Zawsze można sobie dokupić spinacz indukcyjny do ekspresu i sobie osobną taką piankę pienić i już, nie? Jeżeli jednak chcemy kawy mleczne również pić, to teraz pytanie, czy one mają być w wysokich szklankach, czy w niskich, ponieważ są ekspresy, w których ta wylewka się reguluje tam powiedzmy na, nie wiem, na 12 cm, tak jak na przykład nie, Jura E6, Jura NA8, a są takie, które parzą kawę mleczną w bardzo wysokich szklaneczkach, czyli 15,5 cm, czyli Z10, J8, S8, E8, prawda? Więc no, to jest bardzo ważne przy zakupie ekspresu. Kolejnym tematem jest, czy ma być ekspres wykonywać piankę mleczną tylko, czy również gorące, niespijone mleko. Na tym się nie zastanawiamy, a często jest tak, że na przykład flat white chcemy kawę mleczną z gorącym, niespijonym mlekiem. Daj luzinka. I wtedy możemy kupić E8, która nie parzy nam kawy mlecznej z gorącym mlekiem. Ona parzy tylko kawę z pianką mleczną. Nie? Z pianką mleczną, czyli i już. Nie ma regulacji gorące mleko, pianka. Czyli, a jeżeli chcemy taką kawę, to wtedy powinniśmy kupić sobie ekspres Jurę S8. Bo S8 ma regulację gorące mleko, pianka. Nie? No jest też ważny temat. I to teraz musimy zadać sobie pytanie, później nie dolepimy tego systemu profesjonalnego w tych nowych Jurach. Czy ekspres ma sam za nas spieniać to mleko, w sensie zmieniać pianę na mleko i odwrotnie, czy nie? Na przykład Z10 robi to automatycznie. Tam jest silniczek, który sama zmienia pianę na mleko i odwrotnie. A w S8 i S8, znaczy w S8 i J8 musimy to ręcznie sobie zmieniać pianę na mleko. Nie? To jest kolejny temat. Czy stopień mielenia ma być ręczny z tyłu gałeczką, czy ekspres ma za nas to zmieniać ten stopień mielenia? Tak jak na przykład Z10 ma, nie? Że każdą kawę możemy sobie inaczej domielić. Inaczej espresso, inaczej cappuccino. To bardzo ważne tematy. Aż wreszcie, czy ekspres w kuchni będzie stał przy której ścianie. Jeżeli kupimy ekspres, który z lewej strony ma system mleczny, a mamy z lewej strony ścianę, czy chcemy go dosunąć do lewej ściany, to wtedy nie ma gdzie postawić kubka z mlekiem. Wiecie, kartonu z mlekiem, chłodziarki, pojemnika na mleko. Nie możemy sobie takiego ekspresu dosunąć do lewej ściany, bo nie da się tego wężyka na drugą stronę przekładać. To jest też ważny temat przy zakupie ekspresu. Cichości maszyny, czyli hałasu i tak dalej, to trudno jest, powiem Wam, tak zweryfikować, no, bo rzadko która maszyna jest włączona w jakimś tam salonie, prawda? U mnie macie maszynę włączoną E8, S8, J8, J8 Twin i Z10. Takie mam maszyny u siebie w salonie włączone i można sobie na każdej zrobić kawę i zobaczyć, a ta jest głośna, ta jest cicha, ta ma to, ta ma tamto, prawda? Tu jest mały wyświetlacz, tu jest duży wyświetlacz. Jeżeli na przykład któryś z Was chce cappuccino mocne i dużo piany, a któryś z Was chce cappuccino słabe i mało piany, to E8 na przykład wykonuje po prostu cappuccino i już. Tam można sobie wprowadzić korekty dla danych, ale nie można tej kawy skopiować, czy nie ma personalizacji produktu. Nie można. Po prostu któryś z Was musi sobie na bieżąco za każdym razem zmieniać tą pianę i tak dalej, prawda? Ilość tej piany w sekundach, ilość kawy, moc. A na przykład w S8, J8, Z10 sobie kopiujecie produkt, piszecie nim Agnieszka, czy tam Andrzej. Agnieszka ma swoją cappuccino, a Andrzej ma swoje cappuccino i nie trzeba nic zmieniać, bo każdy ma swoje, prawda? To jest to personalizacja kaw. I teraz musicie jakby no się zastanowić, czy to Wam jest potrzebne. A nie potem, bo później tego nie dolepite, jakbyście chcieli kupić samochód bez szyberdachu. A później stwierdzicie, że jednak chcecie ten szyberdach. Dziury nie wytniecie, to już jest za późno, już przepadło. Prawda? Okej.
ostatnie pytanko na dziś w tym pięknym, zobaczcie, miejscu, to jest, zdradzę Wam tajemnicę, co zrobić, żeby ekspres Wam się nie zepsuł. Zdradzę Wam tajemnicę, dzięki której, jak będziecie mieli ekspres automatyczny, obojętnie jakiej marki, to on się Wam nigdy nie zepsuje. Nigdy. Będzie naprawdę. Będzie zawsze sprawny. To tajemnicą jest to, że trzeba sobie przygotować fajną półkę, go tam postawić i nie używać. Wcale. Wtedy on nie ma prawa się zepsuć. I tak by producenci chcieli najbardziej tak naprawdę, żeby te ekspresy im się nie psuły, żeby nie musieli ich naprawiać na gwarancji. Czyli najpierw, żeby kupić, postawić gdzieś, żeby się nie, w ogóle go nie używać, nie włączać. Może raz w roku, a najlepiej to w ogóle. I wtedy, może ewentualnie jeszcze słuchajcie, jaką szklaną witrynkę kupić, ładnie wygląda, tymi dźwiczkami, nie? Czy to wstawiacie sobie, tam sobie trytytką sobie ten przewód, żeby tam nie przeszkadzał, tylko tam spiąć, postawić, zamknąć tą witrynkę na kluczyk, nie? I sobie na niego, dalej może jakieś LEDy tam od spodu, od góry, o, nie? I macie ekspres do kawy i go nie używać. Wtedy Wam się nie zepsuje. I tak by producenci chcieli, żeby nie używać tych najlepiej maszyn w ogóle, tych ekspresów, nie trzeba nic naprawiać, Wy nie macie pretensji, nie ma reklamacji, nie ma nic, no. Jest wtedy git. No, ale tak to nie działa, po to się kupuje taki sprzęt, żeby go używać. Ale niestety ogólnie wszystko idzie, w ogóle te tworzywa, które teraz się produkuje, one są ze recyklingu, one nie są takiej jakości jak kiedyś. Nawet te słynne klocki, które teraz kupujemy, wiecie, do zabawy dla dzieci, to też nie są już po tej jakości co kiedyś. Nie? Nie ten kolor, nie ta jakość. Wszystko jest takie ogólnie gorsze, bo staramy się, no, producenci starają się wykorzystywać, no, recykling, prawda? Ze względu na ekologię, ze względu na, może tego plastiku było po prostu na tym świecie jak najmniej, bo wszystko jest plastikowe teraz. No, kiedyś te tworzywa były po prostu lepszej jakości. Były lepszej jakości, to się tyczy wszystkich producentów, bez tak naprawdę, bez wyjątku. U jednych bardziej to widać, u innych mniej to widać. No ale niestety tak jest. Jest najlepiej, żeby nic nie używać tych ekspresów w ogóle, więc to wy jesteście winni. Wy używacie te ekspresy, robicie kawy i wy psujecie te ekspresy. No bo jak robicie kawy, to on się zużywa. Tam się, co wy sobie myślicie, że co? Tam się kręci młynek, tam moduł biedny musi wyciskać kawę, pompa musi pompować. A dlaczego nie mają to robić? Nie chcą tego robić. Pompa nie chce w kółko pompować. Ona chce sobie leżeć do góry brzuchem i patrzeć na przykład, nie wiem, na niebo. Nie chce sobie patrzeć na przykład. A taki moduł na przykład, który też, on nie chce pracować. On chce sobie być tylko w takim ekspresie, nie? Albo młynek. On się nagrzewa, wiecie, jak on musi się ścierać, żeby on wam zrobić kawę? On się nie chce ścierać, on chce po prostu sobie być. A to wy jesteście problemem. Wy, drodzy kupujący, właściciele ekspresu, tylko to wasza wina jest. Wy psujecie te ekspresy. Tak. Bo je używacie. Nie? No właśnie. A tak na poważnie to życzę Wam, słuchajcie, wszystkiego dobrego. Życzę Wam tego, żebyście byli ze swoich ekspresów, niezależnie od tego, jaki kupicie, jaką markę. Bo to nie wiem, czy skończyłem, tam jeden Pan mówi, bo teraz nowsze, inne marek ekspresu lepsze. Bardzo możliwe, słuchajcie. Ja nie twierdzę, że nie. Po prostu róbcie, jak uważacie. Jeżeli chcecie kupić ekspres innej marki, to po prostu kupcie i już. Nie musicie kupować Jury, jeżeli nie chcecie. Co Wam się nie podoba w Jurze, nie ma problemu. Ja trzymam się swojego, dla mnie są to maszyny mega fajne i koniec, kropka i już. Nie? Może dlatego, że je naprawiam, może dlatego, że wiem, jaki procent tylko ich się psuje. Już. Klienci też, wiecie, którzy kupują Jury, to są wymagający ludzie tak naprawdę. Oczekują, jak im się Jura zepsuje, no to są naprawdę źli. Jak kupicie ekspres, powiedzmy, na 1500 zł, no to nie jesteście źli, że się zepsuł, no bo kosztuje 1000, ale jak płacicie 5000, no to jesteście wkurzeni, nie? Jak to możliwe? Dlatego też tutaj, no, staram się, żeby te maszyny Wam się nie psuły. Tak naprawdę. Więc sprzedaję Jury, święty spokój i już. Czasem bywa, coś się wydarzy. Ale z moją pomocą większość spraw się po prostu załatwia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo, dużo szczęścia, dużo fajnej pracy. Jak macie pracę, to awansów. Dużo awansów, podwyżek,
żebyście coraz więcej zarabiali, żebyście mieli pieniążki na ekspresy, na podróże, na korzystanie z życia, na to, co sobie tylko zamarzycie, słuchajcie. Poświęcajcie też czas swoim dzieciom, nastolatkom. Ja jestem z Lubina. U mnie, w moim mieście, niestety dziewczynka popełniła samobójstwo, bo była hejtowana. Był taki marsz też niedawno. W ciszy, tak zwany cichy marsz. Byli też rodzice tej dziewczynki. Bardzo im współczuję. Jeszcze rok wcześniej też jakaś dziewczynka u nas chyba skoczyła z tegoś piętra. Zabiła się. W związku z hejtem. Tak naprawdę, wiecie, no... Ja nie mam ani na Facebooku, ani na TikToku, nie udzielam się, mam tylko swój po prostu kanał na YouTube, tyle mi póki co wystarczy. Natomiast czego życzę Wam i sobie? Życzę Wam, żebyście rozmawiali z dziećmi. Bo ten świat, słuchajcie, internetu jest dobry i zły. Pochłania mnóstwo naszego czasu cennego. A my nie żyjemy 200 lat, dalej żyjemy tyle, ile żyliśmy. To się nic nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że internet pożera nam mnóstwo czasu. Teraz też oglądacie mój film, a moglibyście robić coś innego, prawda? Taka hipokryzja, szczerze mówiąc. Ale rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Jak mają jakiś problem, bo o tym nie wiecie często, że wasze dzieci mają problem w szkole. Pracujcie, ale miejcie też czas na przyjemności. Bo pieniędzy nigdy nie będzie wystarczająco dużo. Zawsze będzie wam czegoś brakowało na coś tam, prawda? Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, poświęcajcie im czas. Dzisiejsza młodzież, dzisiejszy w ogóle my wszyscy, gdzieś tam jesteśmy, to my patrzymy w telefony, a nie ze sobą nie rozmawiamy. Zobaczcie w restauracji, jak to wygląda. Wszyscy siedzą, każdy patrzy w telefon. Nie? Także korzystajcie z czasu, który macie, z życia, które macie. Kochajcie swoje życie. Unikajcie ludzi toksycznych, ludzi, którzy są, którzy źle wam życzą. Nie? Dobra, to tyle taki o sobie filmik. W ten październikowy wieczór. Bo zaraz się będzie ciemno. Jeszcze porzucam troszkę i się zbieram do domu. Z tej strony byłem ja, czyli Tomasz Bebel, Primo Cafe. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za to, że kupujecie kawy, ekspresy do kawy, że zechcecie do mnie zadzwonić, kupić ekspres. Pytacie, piszecie maile. Bardzo wam za to dziękuję, bardzo to doceniam. Naprawdę, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście bywalcami mojego sklepu, że na stałe kupujecie różne akcesoria, jury. Możecie kupić gdzie tylko chcecie, a często kupujecie po prostu w Primo Cafe. Bardzo wam dziękuję. Ja ze swojej strony za to będę się starał wam te paczuszki szybko wysyłać. Zawsze w oryginalne akcesoria, żadnej ściemy. Kawa w oryginałach. Żadnej podróby, nie? Także no, żeby być wobec was uczciwi. Dziękuję, że chcecie serwisować maszyny swoje, kupione w Primo Cafe, bo jak wiecie, serwisuję tylko maszyny kupione u mnie. Czasem wezmę jakąś maszynę tam z drogi, ale to z drogi dosłownie. Mam chwilę wolnego, a wysyłkowo nie. Chociaż jeden pan mnie namówi z NA4, pozdrawiam pana. Po dwóch serwisach maszyna. Wyjaśniłem panu, o co chodzi. Ja byłem trzecim serwisem. Powiedziałem, jaka jest przyczyna wycieku w ekspresie. Więc myślę, że teraz będzie wszystko dobrze. No. Dobra, nie truję wam więcej. Kłaniam się wam nisko. Z tej strony byłem ja, czyli Tomasz Bebel, sklep primocafe.pl. Hej.